drugim odcinku z trasy Nicole i prawdopodobnie w tym odcinku to sobie skończymy. Mój epizod do tych modeli jest w kolejną sobotę. Jeżeli nie chcesz tego oglądać czy coś w tym stylu, to po prostu... ale po prostu chciałam, żebyś wiedziała. Mój telefon zaczął dzwonić, ale nie rozpoznałam tego numeru. Halo? Sion, cieszę się, że odebrałaś. No, ale cześć, nie wiedziałam, że to jest twój numer. Serio, mam numer teraz nadal. Nie jest, cóż, technicznie jest, ale to nie jest mój własny telefon. To trochę irytuje mnie. Dzwonię do ciebie z mojego komputera. Nie wiedziałam, że tak można. Technologia jest magią. W każdym razie jesteś wolna w tą środę o poranku? Madeleine mówi, że potrzebuje z tobą porozmawiać. Możesz przyjść do studia? Madeleine chce mnie o coś prosić? Serio? Pewnie, mogę. Świetnie, do zobaczenia. Madeleine czekała na mnie, kiedy weszłam do studia. O chłopie, mam nadzieję, że to nie problemy. Za twoją poradą obejrzałam Nicole w telewizji i byłam pod wrażeniem jej umiejętności. Och, totalnie zapomniałam, co powiedziałam. Ona jest o wiele bardziej nie wiem, o wiele bardziej pewna siebie niż myślałam, ale jej priorytety są inne. Priorytety? Kiedy skupisz... Kiedy chodzi o twoją robotę, to się skupiasz, żeby na niej zwracać uwagę. To jest bardzo łatwo zacząć wierzyć, że jest to o wiele bardziej ważniejsze niż inni ludzie. Ale jej samopewność, jej postawa... jakby wraz z tym postawa i pewność może zostać zrujnowana. I staram się jak najlepiej nauczyć tego moich dzieci. Jestem ucieszona, widząc, że Nicole sobie z tym radzi. Ona zapyta się tą osobą, wiesz? Wiem. Jak myślisz, dlaczego zrobiłam z niej modelkę? Tylko proszę, odpowiedz mi szczerze. Boże, co myślisz o niej jako modelce? Chciałam głęboki oddech i odbieram moje słowa ostrożnie. Myślę, że ona jest całkiem średnia, ale nie, na pewno nie jest jedną z najlepszych. Myślę, że jest wyżej średniej, ale nie jest jedną z najlepszych. Madeleine przytaknęła mi się zgadzając. Dlaczego ty myślisz? Jej motywacja jest zbyt taka do tyłu. Nie stanie, jakby nie znam jej idealnie, ale czuję, że ona robi to, żeby udowodnić to samej sobie. A myślę, że najlepszą motywacją do tego, żeby co robić, jest kochanie swojej pracy. Świetna analiza. Masz oko. Spojrzałam ostrożnie na Madeleine, która po prostu spokojnie analizowała swoją własną córkę i nagle czułam jak złość we mnie zbiera. Ona próbuje sobie to samej sobie udowodnić, wiesz? Dlaczego nawet tego nie wiesz? Świat nie jest aż taki miły, Sion. Dlaczego powinien być? Dlaczego ja powinna być? Ponieważ jesteś jej matką. Jako jej matka, moim obowiązkiem jest przygotować ją do prawdziwego świata. Czy nie twoim obowiązkiem jest sprawić, żeby czuła się kochana? Nie ucz mnie, jak dzieci robić, krótko mówiąc. Nie masz pojęcia, jak bardzo kocham moje dzieci. Żadne z nas nie ma, ponieważ ty nigdy tego nie okazujesz. Nie wiesz, że właśnie krzyczy na Madeleine w taki sposób? Jakby teraz, kiedy pomyślałam o tym, to mogę stracić nawet moją pracę, ale teraz to już nie ma chyba znaczenia. Madeleine wyglądała na zaskoczoną moim wybuchem. Mój mąż odszedł dawno, kiedy Matthew i Nicole byli nadal dziećmi. Wiem, że nawet Nicole go nie pamięta, ale nie jestem pewna, jak się z tym czuje Matt. Od jego śmierci zdałam sobie sprawę, że życie nie jest... jak życie jest niepewne, że mogę nie zawsze być dla moich dzieci. Zaczęłam się zastanawiać, co się wydarzy, jeżeli jest im odebrana. I wtedy postanowiłam wziąć rzeczy w swoje ręce. Zaczęłam ich trenować, żeby byli w stanie pójść tą karierę.
Żeby wiedzieli, jak najlepiej sobie jakby przejść przez to wszystko. Mówisz, że chcesz się przygotować do tego świata, ale Mati naprawdę ciężko. Jakby Mati jest w stanie ledwo mówić z ludźmi, a Nicole nienawidzi siebie? Myślisz, że tego nie wiem? Madeleine podzielała swoje skronie i przez moment na jej idealnej fasadzie widziałam zmarszczki. Mati wciągnął się w modeling natychmiastowo, on jest taki naturalny. Nicola z drugiej strony jest zawsze taka wymuszona. Myślę, że dla niej jest lepiej robić coś innego, ale nie powiem jej tego wprost. Za każdym razem, kiedy jej to sugeruje, ona wybiera złą drogę. Cóż, ty tak dokładnie ją delikatnie nie tykasz w tą stronę, ale myślę, że ona chce tobie zaimponować. Może powinnaś dać jej szansę, coś poza modelingiem, co udowodni, że w nią wierzysz? Może. W oczach Madeleine mogłam zobaczyć, jak narasta dystans i mogę powiedzieć, że ona właśnie coś planuje. Dziękuję, że ze mną porozmawiałeś, Sean. Dla Mighty Cosmetic to jest bardzo fortunne, że ma kogoś takiego z nami. I także, że ja mam. Wow, to było nieoczekiwane. Nawet ja myślę, że to było nieoczekiwane. Oh my god, coś dużego się właśnie zdarzyło. Może pójdziemy do mojego miejsca, by środę z wodą porozmawiać? Świetne wiadomości. Moja mama zapytała mnie, czy planuję wygłosić swoją własną, czy planuję wypuścić moją własną linię z Might Night Cosmetic? Wow, czy Madeleine poszła za moją poradą? Congratulations! Dziękuję. Aczkolwiek nie myślę, że to jest takie nagłe, wiesz? Nie sądzę jednak, że ufała mi aż tak dużo. Ale ona powiedziała mi, że jest pod wrażeniem tego, jak wystąpiłam w model Devotion i przypuszcza, że dobrym jest pomysłem, żebym pokazała się po tym. Dziękuję, że mi z tym pomogłaś. Zrobiłam, co mogłam. Czy chciałabyś jeszcze trochę więcej zrobić? Chciałabym, żebyś była moją partnerką w tej nowej linii. Co? Pracuj ze mną, Sean. Znam ludzi i biznes, ale ty rozumiesz makijaż. Razem możemy coś zrobić. Nie mów mi, że nie brzmi to jak idealny team. Nigdy nie myślałam o tym, że wypuści moją własną linię kosmetyków wcześniej. Ale lubię ten pomysł i będę cieszyć się z pracy z tobą. Świetnie. A więc jaki jest plan? Masz już coś na myśli? Nie. Myślałam, że moglibyśmy zrobić to razem. Jakby nasz pierwszym celem jest przeszukanie rynku. Trochę taki jak rekonesans i te rzeczy. Dokładnie. Musimy przypuszczać zobaczyć, co ludzie szukają i im to dać. Brzmi dobrze. Więc kiedy to zrobimy? Jest tutaj sporo sposobów. Ale myślę, że najlepszym punktem jest zacząć od randomowych ludzi. O, to brzmi tak, jakbyśmy mieli rozmawiać z obcymi. Czy to źle? Rozmawianie sobie z obcymi jest dla mnie ciężkie. To jest okej, dużo ludzi... Jest dużo ludzi, którzy sobie z tym jakby walczą, pomogę ci. Nie, to nie chodzi o dziwnych jako ludzi. Chodzi bardziej o to, że mój umysł się po prostu wtedy wyłącza, jak przypuszczam. Jest nawet czas, kiedy nie jestem w stanie oddychać, tak jak było, kiedy byłam dzieckiem. I ostatnio jestem z tym dosyć zła. Czy to się wydarza kiedykolwiek, ty wychodzisz? Nie zawsze, to jest bardziej tak, jak są jakieś długie tłumy albo nieznane mi sytuacje. To jest trochę żenujące o tym mówić, jak myślę, ale większość ludzi po prostu... Myślałaby, że po prostu jestem wycofana. Wtedy mówią mi, że po prostu potrzebuję wziąć się do mojej komfortowej strefy, wyciszyć jakby. Jeżeli jest aż tak źle, że nie jesteś w stanie oddychać, to brzmi tak, że... To brzmi jakby to było coś więcej niż tylko wyjście poza twoją strefę komfortu. Nauczyłam się, jak sobie z tym radzić. Wiem już... Jakby wiem już, jak sobie z tym wszystkim radzić. I także moi bliscy przyjaciele wiedzą, co robić, kiedy to się wydarzy.
ale nadal próbuję unikać takich sytuacji, kiedy się to dzieje. Rozumiem. Zawsze siła, że przyszłaś do mnie, ale jeżeli nie czujesz się z tym na siłach, to cię nie będę zmuszać. Skontaktuję się z tobą, kiedy gotowa, żeby wyjść na z tym. Dziękuję za zrozumienie. Hej, wiem, że razem z dziwnymi nie jest twoją ulubioną rzeczą. Jakby razem z obcymi nie jest twoją ulubioną rzeczą. Więc czuć się wolno, żeby powiedzieć nie, ale mam zamiar iść w tygodniu, wtorek, nie, czwartek. Daj mi znać, jeżeli chcesz iść ze mną. Na dużego wyboru to ja nie mam. Tu co jest? Gratuluję, że albo wygram do nagrody, okej. Do zobaczenia. Zanim zaczniemy, to powiem wam taką śmieszną sprawę, bo zapomniałam o tym, w sensie sobie sprawdzać stopnie i cóż, okazało się, że jeżeli przed końcem maja nasza średnia spadnie poniżej 2, to wypadamy z gry, tak automatycznie. Nicole powitała mnie w centrum handlowym z oleckami w jej ręce. Gotowa wyjść? Mam nadzieję. Jeżeli potrzebujesz przestępu, daj mi o tym znać. Nie chcę cię przemęczać. Nicole wskazała na jakichś nastolatków, którzy przychodzili. Spróbuj z nią porozmawiać. Wygląda tak przyjaźnie. Witaj, czy mogłabym ci zadać parę pytań odnośnie makijażu? Dziewczyna, do której zagadałam, wcale nie zwolniła swojego kroku i po prostu przeszła obok mnie. Przepraszam, jestem zajęta. O, rację, przepraszam. Nicole westchnęła. Sion, nie wyglądam tak przerażoną. Nikt nie będzie chciał z tobą porozmawiać. Wiem, to po prostu ciężkie. Nie myśl o tym, że rozmawiasz z kimś obcym. Pomyśl, że witasz swojego przyszłego przyjaciela. Kolejna dziewczyna się pojawiła i Nicole zamachała i się uśmiechnęła. Aż zakaszłam. Nie wiem, może chodziło o cześć, cześć. Robimy ankietę dotyczącą makijażu właśnie teraz i chcielibyśmy usłyszeć twoje myśli. Obiecajesz, że nam poświęcisz chociaż minutkę. Dziewczyna zwolniła swój krok. Okej. Okay. Jesteś moją bohaterką. Dziewczyna wzięła... Nicole podała do dziewczyny długopis i ulotkę i dziewczyna natychmiastowo zaczęła wypełniać odpowiedzi. Widzisz, łatwe? Jak ty to zrobiłaś? Po prostu musisz być bardziej pewna siebie. Zawołałam do kolejnej kobiety, która nas miała. Wybacz mnie, madam, czy mogłabyś mi poświęcić czas i wypełnić ankietę? Może następnym razem w słońce. Kobieta zamachała mi, ale Nicole natychmiastowo jakby się wcięła w to. Aktualnie Magna i Kosmetyk potrzebuje twojej opinii, żeby pomóc nam stworzyć kolejną linię do makijażu. Kobieta zatrzymała się. Przypuszczam, że mogę znaleźć minutkę? Odwróciłam się do Nicole i wyszeptałam... Ja po prostu coś wyszeptałam z udechem. Jesteś magikiem? To jest naprawdę łatwe, Sean. Tak mówisz, ale masz już 2 na 2, a ja nadal 0. Potrzebujesz być bardziej pewna siebie. Jeżeli wierzysz, że te ankiety są takie ważne, to dlaczego oni nie powinni? To nieco boli powiedzieć ludziom, że chcesz ich opinię, czy coś w tym stylu. Wszyscy kochają, jak się prosi o opinię. Ach, jesteś taka cwana. Przecież nie zaprzeczysz mi tego. I zaprzeczam nawet ku temu. Widząc kolejną kobietę, która się zbliżała, natychmiastowo do niej zawołałam. Wybacz mi, robimy teraz ankietę i naprawdę potrzebujemy twojej opinii do Magnet Cosmetic. Pewnie? Kobieta zaakceptowała ulotkę ode mnie i Nicole jakby przyjacielsko mnie pochlebała, coś mi złożyła. Ta, przyjacielsko. Widzisz, umiesz jak potrzeba. Spędziliśmy nasze popołudnia, prosząc o odpowiedzi od ludzi w centrum handlowym. Czułam się o wiele bardziej komfortowa z Nicole, która była obok mnie. I jakby... A jakby utrzymywała mój niepokój w piersi przez cały ten czas, jakby czułam niepokój przez to. Przez koniec dnia... miałyśmy już naprawdę sporo różnych wypełnionych ankiet. Chyba nam teraz już jakby tyle nam starczy. Hmm.
Dlaczego nie skończymy na dzisiaj? Możemy się spotkać w Carpe Diem i przedyskutować turyzm? Brzmi świetnie, ale może w kolejny tydzień? W czwartek po południu, okej, to będzie? Idealnie, zobaczymy się tam. Nicole i ja zaczęliśmy przeglądać wszystkie ankiety z ostatniego tygodnia. Lepiej udam się do Carpe Diem, żeby ją spotkać. Hej, mam nadzieję, że ci nie przeszkadza, że wziąłam dla ciebie smoothie. Dziękuję. Nicole wyjęła dwa pliki papierów z... Wydała na pobliski tu? Nie, Boże. Wskazała na dwa pliki papierów na pobliskim stole. Sprawdziłam to wszystko i... Wystartowałam. Chyba będę twoich... Jak wolisz? Możesz sprawdzić to jak wolisz? Chopałam pobliskie... Wyznałam pobliskie miejsce i zaczęłam czytać odpowiedzi. Nicola usiadła obok mnie i zaczęłam jakby podążać za tym. Obarło mnie tak... Wydała z siebie małe westchnienie. O co chodzi? Po prostu... Sortowanie tego. Można zobaczyć tam bardzo podobne odpowiedzi i w sumie większość taki jest. To dobry pomysł. Jakby można to posortować według dobrych odpowiedzi. Jakby podobne są odpowiedzi, Boże. Zaczęliśmy sortować to w taki sposób. W czasie, kiedy skończyliśmy, mogłam zobaczyć całkiem niezłą górę papieru. Gotowa? Jup! Trzeba sobie zacząć. Myślę, że musimy przeszukać wszystkie odpowiedzi, które dotyczą ludzi, którzy w ogóle nie lubią makijażu. Łącznie z powodami ludzi, dlaczego nie lubią nosić makijażu. W porządku, zobaczmy. Wielu zwyczajnych odpowiedzi jest zbyt luksusowy, zbyt skomplikowany, zbyt dużo czasu nam zajmuje. Co by też? To nas więc ratuje trochę. Nicole zaczęła jakby myśleć nad innymi odpowiedziami. Ten tutaj przykuł mój uwagę. To jest zbyt leniwe, żeby nauczyć się jak robić makijażu. Dlaczego jest tak wiele rodzajów go? To jest taki dobry punkt. Jakby fundowanie sobie tego wszystkiego, wiecie, odkładu, kremów, linerów, cieniów do powieki i tym podobne. Co nie wspomnę. Gardło mi wszedł. A matko, za dużo nagrywam. Albo mnie choroba łapie, jedna z dwojga. Albo też za szybko gada mi się chrztusza. A, to też jest możliwe. Nie przejmujcie się. Jak już można powiedzieć, nie wspominając Boże o różnych pędzlach, które do tego trzeba użyć. To jest całkiem skomplikowane nauczenie się tego wszystkiego. Oj tak, dlatego ja zawsze robię proste makijaże. Co ty myślisz? Jak można stworzyć linię z makijażem, który nie jest zbyt skomplikowany? Maina Cosmetic wie... jakby wie o wszystkim... Robi wszystko wysoki koniec końców. Taka linia musi być... miłym wyobrażaniem, które jest zmieniane wraz z podstawą naszych klientów. Więc powinniśmy jakby spojrzeć na te wszystkie ich... Jakby powinniśmy spełnić wszystkie ich wymogi, więc... Ludzie chcą czegoś szybkiego, łatwego i mało zjadającego czas. Nicole westnęła. Ale zawsze jest ciężko jakby włączyć te trzy rzeczy, czyż nie? Mówią, że trzy rzeczy, które dbają, o które wszyscy dbają, to jest cena, jakość i czas. Ale tak właściwie to tylko chodzi tutaj o dwójkę. Mama nie lubi tanich rzeczy. Wszystkie składniki, które są używane, są najlepszej jakości, jak to jest możliwe. Więc musimy zostawić to, co jest szybkie i łatwe. To aktualnie jest trochę trudne. Nie widzę zbyt wielu powodów, dla którego można by to włożyć w jakby czas do tworzenia makijażu.
Zaczynam od wszystkiego, wiesz, fundamentów, jak podkład i korektor i podobne rzeczy pod oczy, które potrzebujesz. Cienięte oczu mogą być proste. Myślę, że powinniśmy zrobić coś zwyczajnego i naturalnie wyglądającego. W tym przypadku cienie do oczu powinny być jakby proste do wytworzenia. Prawdopodobnie chodzi też tutaj o pędzel, chyba tak. Coś, co pozwoli robić mniej błędów i będzie łatwiej do kontrolowania. Coś, co wygląda mniej fancy, prawdopodobnie nie będzie przykuwała oka. Jakby nikt nie będzie dbał o to. O, cień do oczu czy maskarę w każdym razie. A do ust prawdopodobnie najlepiej będzie zrobić. Boże, nie umiem takie słówka. Help me. Nie wiem, może najlepiej będzie jakiś zrobić błyszcze, jakby taki nawilżający czy coś w tym stylu pomadki. Coś, co pomoże utrzymać usta w miękkości, tym, żeby były zdrowe. To już zostawimy jakby ku fundamentom. Tak. Nie ma znaczenia, co wybierzemy, i tak to jest dosyć skomplikowane. To wygląda też, chodzi też o kombinację skóry. Każdy z nas ma jakieś inne rzeczy, które musi dopasować. Jest tutaj także wiele barier odnośnie ludzi, którzy nie są z tym zaznajomieni. W porządku, więc odłóżmy to. Jeżeli miałabyś dać jakąś poradę komuś, kto nigdy nie robił makijażu, to co byś powiedziała? Podgląd. Myślę, że to jest najtrudniejsze do wybrania i zaaplikowania tak, żeby wyglądać całkowicie naturalnie. Tak, zwłaszcza jak niektórzy potrafią sobie nałożyć taki podkład, że wyglądał na pomarańczowych albo żółtych. Podkład jest tutaj chyba najważniejszy. Więc może zróbmy to z nim. Jesteś pewna? Jest też wiele innych opcji. Wszyscy jakoś zaczynali. Boże, przeklikłam! Wszyscy jakoś zaczynali. Myślę, że linia, że to będzie dobre w linii. Lepsze będzie to w linii niż cokolwiek innego. Wiemy, że prawdopodobnie perfekcjonistyczny ten typ, który chce mieć pewność, że. Wiem, że jesteś perfekcjonistycznym typem, który chce mieć pewność, że wszystko, co nosisz z makijażem, będzie w porządku. Ale ty jesteś pro. I to jest twoja robota, ale dla kogoś innego, co dopiero zaczyna, to będzie lepiej zacząć z czymś prostym. Tak, można tak przypuszczać. Ale masz rację. Jeżeli chcesz utrzymać to w prostocie, to lepiej tak będzie najlepszą drogą. To jest świetne, już mamy dobry koncept, jakieś podobne pomysły. Pogadam o tym z moją mamą trochę bardziej logistycznie. Brzmi dobrze, tylko powiedz mi, jak wyszło. Naturalnie. Powiedziałam o naszym pomyśle na nową linię makijażu mojej mamie i powiedziała, że jest dobry. Myślę, że aktualnie jest nawet trochę pod wrażeniem. Ostatnio, przynajmniej mam taką nadzieję, że jest. W każdym razie powiedziała, że dostaniemy team na początek, który będzie pracował z deweloperstwem tego, więc mamy jakby na razie siedzieć, cokolwiek to oznacza. Ale tak jestem taka podekscytowana. Pędzle Marty się pojawił. Możemy porozmawiać? Pewnie, o co chodzi? Chciałam podziękować ci za to, że jesteś przyjaciółką, Nicole. Tak, przyjaciółką. Pewnie, nie ma problemu, ona jest świetną osobą. Nie, mam na myśli, Nicole wygląda o wiele szczęśliwszą, odkąd ciebie spotkała. Ona spędzała tak dużo życia, próbując mnie wspierać i myślę, że zapomniała o sobie samej. Więc cieszę się, widząc, że się teraz zmieniła i tak, że ma taką świetną przyjaciółkę. Jestem naprawdę wdzięczny. I w każdym razie, ja chciałam powiedzieć, tak przypuszczam. O, wow, dziękuję. Więc do zobaczenia kolejnym razem? Tak, do zobaczenia. Później chciał nam jeszcze coś wyznać, a to mu tak ucięło. W porządku, aktualnie mamy już naszą linię makijażową gotową. Potrzebujemy zrobić coś specjalnego odnośnie produktu. Tak jak kampania marketingowa, za ciężkie słowa jak dla mnie. Dokładnie. Coś, co spowoduje, że wylądujemy w magazynach i innych takich miejscach, ale nie wiem,
jak się za to zabrać? Musimy namierzyć celownik ludzi, którzy zwyczajnie nie używają makijażu i nie czytają także magazynów makijażu na pierwszym miejscu. Co jeżeli odrzucimy te wszystkie nie wiem, ulotki z centrum handlowego? Wolność jest dobrym początek, ale myślę, że to jest zbyt ciężkie do sprzedania. O, a co myślisz o tym, żeby dostać darmowe demo, może darmowe próbki makijażu? Jeżeli damy im darmowe próbki, to także mogą ich nigdy nie uszyć? Co? Ale darmowy makijaż dla osoby od profesjonalnego artysty może dać im dobry pomysł o to, żeby samemu działać i podziałać nad swoim wyglądem? To mogłaby być premiera produktu. Jeżeli ludzie by chcieli to zobaczyć, to także mogliby to od razu kupić. Szymon, jesteś geniuszem. Tak, te darmowe próbki też są te twoje darmowe próbki też są świetnym pomysłem. Możemy to wykorzystać. Obie jesteśmy geniuszami, więc... Jestem pewna, że Magna Cosmetic, partnerzy Magna Cosmetic oraz Divina będą nad tym ciężko pracować, jakby. Skontaktuję się z nimi odnośnie daty tego wydarzenia, Boże. Brzmi dobrze, tylko mnie o wszystkim informuj. Dostałam bilety na rynę z sensownym miasteczkom, może Nicole chciałaby iść. Halo? Hej Nicole, dostałam bilety na rynę sensowy festiwal i zastanawiam się, czy chcesz iść ze mną. Przepraszam, nie mam pojęcia, co to jest. Przypuszczam, że jakieś ucztowanie historii? Brzmi jak coś, co może mnie nudzić. Ale jeżeli pójdę... Ale pójdę, jeżeli ty idziesz? W porządku, dam ci adres. Chyba nie trzeba we stroju ubierać, więc... Czy ty sobie żartujesz? Nie, Nicole spojrzała na to miasteczko, na te wszystkie tłumy i ci odwróciła do mnie. Jak dużo ludzi tu jest? Troszkę, jak myślę. I nikt mi o tym nie powiedział, to jest takie fajne. Gdzie powinniśmy zacząć? Nicole, jak będziesz chciała, możemy też wziąć trochę jedzenia, obejrzeć przedstawienia, zagrać jakieś gry, iść na sklep. Nicole patrzy na mnie. Powiedziałeś sklep? Sklepy są gdzieś tutaj po drodze. Wszystko jest ręcznie robione, takie jak klejnoty i zbroje. Zaczynajmy! Zaczęliśmy chodzić po sklepach, mieliśmy małe sklepiki z napisami Fortuna. Kobieta była ubrana w różne kolorowe i klejnoty po niej zawarli sobie. Benito! Benito! Nie, no nawet tutaj będą mnie o to męczyć. Nie, ja już swoje miałam na twojej trasie, zostaw, żeż mnie. Dobry dzień dla was, moje drogie. Czy jesteście zainteresowani swoją fortuną? Hello! Kobieta, która wygląda mi dziwnie znajomo. Wpatrzyłam się w jej oczy i nagle sobie zdałam sprawę, kto to jest. B. Benito położył palec na moich ustach. Nie dzisiaj, milady. Więc teraz? Z dramatycznym... jakby krem... Jakby dramatycznie się okręcając, Benito położył swoje palce o swoje czoło, wiecie, zrobił taki, nie wiem, facepalm, albo jakby myślał. Praca artystów... Jakby pracujecie jako artyści, ale nadal jesteście studentami. Pracujecie, jesteście świetnymi ludźmi, ale ukrywacie się w cieniu? Benito zwróci się do Nicole. Żyjesz pełnią swojego życia, mogę zobaczyć... że obraca się wokół ciebie duża uwaga, której się trzymasz. Mam rację? Nieźle, jesteś całkiem dobry. Jakbym... poza tą oszukującą częścią. Co masz na myśli? Sean, nie możesz mi poświęcić mojego momentu? Tak, oszukiwałem Sean i ja. Jakby się znamy? O, Sean, mówiłaś coś mu o mnie? Jej, raczej.
Nie robiła tego, mogę powiedzieć, że jesteś gwiazdą po tym, jak pewnie siebie idziesz, jakby jak jesteś pewna siebie. Ach, czarujesz mnie. Benito spojrzał nad jej ramieniem. Ups, więcej klientów, do zobaczenia. Zamachał nam i pośpieszył się. Szion, naprawdę jesteś szczęściarą. Co? Masz takiego ładnego przyjaciela, ona jest naprawdę miła. Tak, ona. Benito, a, więc to jest chłopiec? Gdyby nie pomyślała. Co? Coś nie tak? Nic. Chodźmy na zakupy. Idziemy na zakupy? Ale proszę bardzo. Nie, Nicole nie powiedziała już więcej pochlebstw na jego temat. Ona natychmiastowo poszła w dół ścieżką przy sklepach, patrząc z jednego na drugiego. Sion, jest tutaj tak wiele robionych ręcznie mydł? Są takie ładne? Dwójka z nas patrzyła na kobietę, która ostrożnie miksowała składniki na wielkie mydło, coś na celu. Za nią był młody chłopak, który wyjaśniał cały proces widowni. Kluczem wszystkim są składniki w tym mydle. Najważniejsze jest, żeby mieć wysoką jakość, jak tylko jest możliwa. Cudowna podstawa musi być zmiksowana z wieloma różnymi składnikami, które to neutralizuje. Tylko nie próbujcie tego sami robić, dzieciaki. Nicole zaczęła się w to patrywać ostrożnie. Przyswajając każdy kawałek jakby omydla. Czy będzie teraz robić mydło? Jak to się mówi? Te nie cegły, tylko w sumie no cegły, ale wiecie, tak, te takie cegiełki mydła są takie kolorowe, tak ładnie pachniały i miały tak wiele różnych kształtów. Ona wyglądała jakby była ucieszona przez te wszystkie kolory, które ją... Na niektórych nawet były różne kolorowe obrazki aniołów, coś w tym stylu. To jest dla Mattiego, definitywnie. Nicole wybrała kolejną bladoróżową z różą. Lubię ten zapach. Myślisz, że matka to polubi? Ja mi pomąchałam. Pachniało tak delikatnie i jasno. Myślę, że to jest coś, co twoja mama by używała, ale nie jestem pewna. Aktualnie nawet nie myślałam, że wyjdzie coś ze swojej mamy. Myślałam o tym później, jakby później. I wygląda to, że mama naprawdę próbuje, jak tylko może, jakby nie wiem. Ale powinnam też się postarać. Może coś się wydarzy. Dałam Nicole pocieszający uścisk. Hej, nieważne co się wydarzy, będę się dumna. Ona się uśmiechnęła i przytknęła. Myślę, że robię i tak już, że zrobiłam wszystko, co tutaj chciałam. Chodźmy kupić, chodźmy jeszcze coś kupmy to i się ruszajmy stąd. Nicola zapłaciła za swoje małe zakupy i dwójka z nas się cieszyła przez resztę jako miasteczka. Jakby czując wiatr we swoich skrzydłach, zatrzymywaliśmy się, żeby zobaczyć na inne dobra. Dzień jakoś nam tak się skończył na tych poszukiwaniach i miasteczko poinformowało nas, że czas, żeby wyjść. Mam nadzieję, że się cieszyłaś dzisiaj. Było niesamowicie, nigdy nie oczekiwałam, że zrobię coś takiego wcześniej. Nicole wzięła małą papierową torebkę i podała coś mnie. Co to jest? To jest twój prezent. Jest tutaj mydło o zapachu jaśminu. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza. Nie, nie przeszkadza mi, a nie myślałam, że coś mi dasz. Ale chciałam. Dziękuję ci za dzisiaj. Tobie też. Serio, dostaliśmy mydło? Nie. Szkoda. Nicole wyglądała na niezwykle zmartwioną dzisiaj. Wszystko okej? Okay? Mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że moje gardło wytrzyma. Muszę tylko trochę. Masz nadzieję na co?
Nasz projekt jest naprawdę dla mnie ważny. Przypuszczam, że boję się, że go mogę spaprać. Aczkolwiek może ona nie wie, co mówi, ale wiem, że się martwi o to, czy Madeleine będzie pod wrażeniem. Ponieważ Raya też się o to martwię. Co mam powiedzieć? Też jestem nerwowa, zachęć ją, żeby... No, też jestem nerwowa. Ten projekt też dla mnie dużo znaczy. Myślę, że to będzie okej być nerwowym. Wszystko, ale musimy wcielić to całą naszą pozytywną energię, racja? Nicole zachwytała. Jakby można to się przełączyć ze mną? Postaram się. Dobrze was widzieć, Nicole. Wyglądasz na szczęśliwszą niż zazwyczaj, serio? O, to takie oczywiste? Nicole spojrzała na mnie i mogła zobaczyć delikatny rumieniec, który las na jej twarz. Ale zauważył to spojrzenie między nami i się uśmiechnął. Sean, możliwe, że chcesz porozmawiać z Nicole jeszcze przez trochę? O, pewnie. Też wyglądasz idealnie. Nicole zachwytała. I się spięła? Zaczęła się kręcić wokół? Wszystko dzięki tobie. O! O, proszę bardzo, to jest chyba najbardziej szczery uśmiech, jaki kiedykolwiek od ciebie widziałem. Delen tak na stopę zaczęła robić zdjęcia Nicole. Sean zawsze sprawia, że mam uśmiech na twarzy. Teraz to ty sprawia, że mam uśmiech. Dobrze, dalej tak wyglądaj. Nicole zrobiła parę poz zanim dalej zniżył swoją kamerę. Idealnie, skończyliśmy. To było szybkie. Już mam wszystko, czego potrzebuję. Nie ma sensu was tutaj trzymać. Dalej zaczął patrzeć na zdjęcia w swojej kamerze. Wyglądasz naprawdę dobrze. Myślę to do twoich recenzji na ASAP. Dziękuję ci, Dale. Wiedziałam, że mogę na ciebie polegać. Sprawię, żeby departament z marketingu zaczął mieć działania nad tymi zdjęciami. Ale mi się w język piące. Bądź gotowy na to, że nasz produkt zostanie wypuszczony. Dzisiaj była data wypuszczenia produktu przez MyPack Cosmetic. Nicole zorganizowała wszystko z całą wystawą makijażu w centrum handlowym. Tutaj w Street City i... Jakby musimy zrobić wszystko, żeby to odniosło sukces. Lepiej zmieni się mój strój do pracy. Serio? Czyli nie będzie miała innego stroju? Przybyłam do centrum handlowego, żeby odnaleźć Nicole, która już była ubrana, jakby była nam wszystkim przygotowana. Nie ma tutaj zbyt dużo ludzi dzisiaj. Czyżbyśmy wybrały zły czas? Będzie w porządku, ludzie przyjdą. Nicole mówiła pewnie siebie, ale brzmiała tak, jakby nie była pewna. Dziewczyny mijają nas i... po prostu zachęcająco zawołam do nich. Darmowy makijaż. Oczy dziewczyn skojarowały się na nas i... tutaj się uśmiechnęły, ale odeszły. Próbowałam. Nicole zamachnęła swoją położyła swoją dłoń na moich ramieniach. Ta zamachnęła się, żeby mi chyba przywalić. Świetnie się spisałaś. Nicole zaczęła wołać kolejną osobę. Czy chciałbyś darmowe? Kobieta minęła nas, zanim mogłyśmy dokończyć. Nicole westchnęła. To było naprawdę niezachęcające, jak myślę. Wielu ludzi lubi darmowe rzeczy. Myślałam, że ludzie lubią darmowe rzeczy. Może to wygląda zbyt podejrzanie, w końcu jeżeli nie ma tutaj żadnych klientów, to nie wygląda zbyt dobrze, czy nie? Więc pozwól mi działać na tobie, pracować na tobie. Co? Potrzebujemy kogoś na krześle. Przecież nie mogę sprzedawać produktów, jeżeli nie, będę mieć je na sobie, czy nie? A, nie możesz sprzedać produktów, jeżeli nie ma ich na sobie, co? Nicole wskoczyła na krzesło do makijażu i się zachwytała. Okej, Sean, zrób mnie piękną. To jest łatwa robota. Po paru sekundach grupka dziewczyn zaczęła wyglądać, co ja robię na Nicole. Zamachałam do nich. Darmowy makijaż. Dziewczyny spojrzały na siebie i wyglądały, jakby się zgodziły. Jak długo to trwa? Szybko zaczęłam nakładać... podkład na dno z Nicole. Tylko minutę. Już prawie kończę? W porządku, więc zrób to.
Nicole zwolniła krzesło dla dziewczyny, i wyglądała, która wyglądała jakby podchodziła do tego z entuzjazmem. Jedna z jej przyjaciół wyciągnęła swój telefon i zaczęła kręcić. Puściła stoper. Zaczęła pracować, a Nicole zaczęła rozmawiać z nimi. To jest nowa linia kosmetyczna Mind Night, pracująca dziewczyna. Jest prosta, szybka i super łatwa. Idealna dla każdego. Skończone. Jakby 5 minut opuszczenia, ale nie żartowała. Jakby 5 minut przed czasem, nie żartowałaś. Nigdy nie żartuję z makijażem. To było wiele łatwiejsze niż myślałam, że będzie. Totalnie chciałabym to używać. Sprzedajmy makijaż także teraz, jeżeli jesteś zainteresowana naszą kolekcją. Wygląda idealnie z wiosennym pięknem także. Nicole podeszła do dziewczyny, która oglądała rzeczy do makijażu, które mieliśmy. Inne dziewczyny także zaczęły wysiadać na krzesła. Moja kolej. Nie ma problemu. Mały tłum szybko się rozrósł, coraz większy i nagle... byłam wdzięczna, że nas temat się tak bardzo szybko rozprzestrzenił. Kiedy spojrzałam na kolejkę, która się tworzyła, to się lubiła coraz dłuższa. W tym czasie Nicole rozmawiała z naszymi potencjalnymi klientami. Ciężko kontynuowałam, ale wyglądało tak, jakby się dużo sprzedawało. Był czas, kiedy musieliśmy skończyć nasze demo i byłam już wtedy wykończona. Nasze próbki, ale byłam już wtedy wykończona i póki już były w sumie puste. Nicole nagle pojawiła się przy moim boku i złapała mnie za ramiona i wyszedł mi ducha. Sion, moja mama jest tutaj, co robić? Pewnie wystarczająco jest, żeby Madeline Magnite mogła zobaczyć. To było wystarczające, żeby mogła zobaczyć Madeline, która z Grecją do nas podeszła. Ona zaczęła patrzeć na puste półki i kalkulować wszystko na chłodno. Nie mogłam określić, co na sobie myśli. Ona wygląda, jakby była taka zła. Pierwsza kampania. Jakby to jest pierwsza kampania, która się sprzedała wszystko jednego dnia. Madeline w końcu podeszła do nas i jej ekspresja była dalej nie do czytania. Bardzo dobrze, wasza dwójka. Muszę przyznać, że wasza dwójka się spisała. Naprawdę to lubisz? Mogę zobaczyć w kącikach oczu Nicole łzy. Nie mogłam zobaczyć. Ale mogłam zobaczyć, że. Jakby próbuję je wstrzymać. Można myślisz, że wykonałyśmy dobrą robotę? Madeline spojrzała na mnie. Wzięła parę kroków wstecz, zanim podeszła trochę kroków do swojej córki. Madeleine położyła swoją dłoń na jej ramieniu i wysnęła. Nicole, przepraszam, że nigdy nie powiedziałam tego jasno, ale zawsze jestem z ciebie dumna, że jesteś moją córką. Nicole przytaknęła i wygląda, jakby nie była w stanie znaleźć żadnych słów. W końcu wzięła głęboki oddech i przemówiła. Dziękuję. Nicole oplotła się ramionami wokół swojej mamy. Wzięła ją w uścisk. I ku mojej zaskoczeniu jej matka odzajemniła ten gest. Ten uścisk był taki spontaniczny, że żona z tej dwójki nie była do końca pewna, czy to kontynuować, albo czy to przestać. Nicole zrobiła szybko krok w tył i oczyściła swoje gardło. Dziękuję, że przyszłaś nas zobaczyć dzisiaj. Teraz muszę pomóc ze szwataniem. Nicole wróciła do mnie i spojrzała na mnie trochę sfrustrowana. Próbowała zetrzeć z kącików swoich oczu łzy, ale jej oczy nadal cały czas się lśniły. Sean, nawet nie wiem, jak ci dziękować. Nie musisz mi dziękować, zrobiłaś to sama. Nicole począsnęła swoją głową i wzięła mnie za rękę. Nie, nie miałam na myśli to wydarzenie, za wszystko. Spędziłam całe dnie z kim... Jakby spędzałam całe dnie chcąc mieć kogoś, kto zdawałby sobie sprawę z tego, co ja robię. I nawet odepchnęłam swoją własną rodzinę, ponieważ siebie nienawidziłam. Szukałam kogoś takiego jak ty, kto w końcu sprawiłby, że zdałabym sobie sprawę, jak żenująca jestem.
A Boże, że co ja powinnam zrobić? Nicole wzięła głęboki oddech i jakby sama do siebie przytaknęła i w końcu podjęła jakąś decyzję. Czyli jednak na końcu mi to wyznała. Jakby zamknęła swoje oczy i dotknęła swoich ust w mój. I najlepsze, że jej matka patrzy gdzieś tam w tyle i taki what? Jej usta były delikatne, ciepłe, mogłam posmakować. Także jakie były słodkie. Czy to jest takie jak u Matiego? Serio? Zwróciłam ten pocałunek i jakby czułam na dole ciepło ust na moich przez moment. Cały ten hałas, który był wokół nas, nagle ucichł przez sekundkę i tylko w moim świecie była Nicole. Odeszła powoli. Mogę zobaczyć ulgę w jej oczach. Dziękuję, że mnie kochasz i za to, że pomogłaś mi się pokochać. Dałam jej przytulasa. Za każdym razem. I zawsze będę cię kochać. Really? Jakby really? A nie, no w sumie no, tego się trzeba spodziewać, że na końcu jej wyznał uczucia, więc... Jednak muszę powiedzieć z zaskoczeniem, że trasa Nicole była nawet dobrze rozpisana. Mam na myśli, jakby widać było od początku jej problematykę i ona się przez cały czas skupiała na tej problematyce i na tym, jak to rozwiązać. Dlatego mi właśnie się pod tym względem mi się ta trasa podoba. I myślę, że jest to taki fajny wariant dla jakby... Myślę, że to jest fajny wariant w grze, bo są jakby też dziewczyny, które poszukują gier, we których mogą randkować z innymi dziewczynami. Jakby ogół Staś się nie dyskutuje, okej? Okay? Ale może to być coś, kto coś lubi. To może być coś, co ktoś lubi. I do zobaczenia, moi drodzy, w ostatniej trasie z Alvinem. Jestem ciekawa, czy jego trasa będzie długa, czy będzie krótka. Ciekawe, czy będzie taka jak u Lloyda, czy taka jak u Nicole. Zobaczymy zresztą to. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.